Mój projekt nazywa się CyberFil i to jest urządzenie do produkcji filamentu do druku 3D z plastikowych butelek. Urządzenie działa na zasadzie formowania termoplastycznego materiału, który jest później chłodzony i nabijany na szpulę. W dużej mierze, jak tutaj widać, jest to projekt sprzętowy i hardware'owy. Tutaj Filip musiał sporo umiejętności związanych z elektroniką w to włożyć, ale jest też tutaj aspekt oczywiście programistyczny, bo jako, że my jesteśmy technikum programistycznym, trzeba to wszystko oprogramować, czy też silniczki, czy też kontrolę temperatury. Ja się również cieszę, że Filip zajął się tym projektem wraz z zespołem, że jest to projekt no, ekologiczny. Jest to coś, co pozwala w jakimś, może malutkim stopniu, ale wykorzystać rzecz, która zostałaby wyrzucona i zaśmieciłaby środowisko do tego, żeby rzeczywiście jakiś pożytek z tego był, na przykład filament 3D. Wziąłem udział w tym konkursie głównie przez możliwość uzyskania dofinansowania na dany projekt. Geneza tego projektu i zamysł jego powstania wyniknął z tego, że jeżeli jesteśmy w szkole i prototypujemy nad jakimiś urządzeniami, to potrzebujemy naprawdę dużej ilości tego filamentu. Przez ilość filamentu, która nam schodzi podczas wydruków, właśnie dzięki dofinansowaniu, jakie dostałem z tego konkursu, możemy po prostu sprawniej dopełniać zapasy filamentu potrzebnych do prototypowania nowymi urządzeniami. Pytanie, co można drukować drukarką 3D? No, można drukować praktycznie wszystko. To jest element wydrukowany na drukarce 3D. Ten element też jest również wydrukowany na drukarce 3D, jak również podpory tego urządzenia są zrobione właśnie z filamentu z drukarki 3D.